Jeszcze wczoraj było tak, a dzisiaj jest to, co widać. Moi drodzy, co tu się wczoraj działo? Popełniliśmy dwa radykalne cięcia z bólem serca. Wykopaliśmy fenomenalną bulwę i na koniec dokonaliśmy całkiem sporej dewastacji na bananie. I o tym dzisiaj. Dzień dobry. Zacznę, kochani, od tego, że mróz już przyszedł i do mnie. Tu go jeszcze nie widać, ale z drugiej strony ogrodu tamarillo przycięte i trąby przycięte. Dzisiaj ma być już minus 3, więc dobrze, żeśmy zaczęli działać. Zaczęliśmy oczywiście od zbudowania namiotu dla palmy. On jeszcze nie jest owinięty, bo minus 3 dla palmy to nie straszne, ale musieliśmy wykopać wszystko dookoła, żeby nam się to zmieściło. I co tutaj się działo, moi drodzy? Najpierw wykopaliśmy kanny, które rosły tutaj, a zaraz za kannami wykopaliśmy takie coś. O Boże! Ale kartofel! Jak ja się cieszę, jak ja to lubię! Dobra. Ja się cieszyłam jak dziecko, po prostu no coś fenomenalnego, dziwidła są po prostu cudowne z racji tego, że raz, że pięknie wyglądają, a dwa, że taka bulwa znaleziona pod ziemią to jest po prostu jak znalezienie takiego, wiecie, wielkiego prawdziwka w lesie. Super sprawa, bardzo przyjemna rzecz. Krótka była nasza radość, bo trzeba było się zająć trąbą. Pamiętacie ją? Jaka ona była wielka, fantastyczna i ogromna? Rok temu była burza kwiatów. W tym roku, moi drodzy, zaczął się problem. Problem pojawił się w tym roku. Dlaczego? Dlatego, że niby pięknie rozgałęziona, kwitnie zawsze nad Y, nad rozgałęzieniem taka brugmansia, no to ona w tym roku tylko z jednej strony jakby puściła nowe pędy, a kwitnie tylko na nowych pędach. Ta druga strona niby coś tam wyszło, coś tam jakieś kwiatki były, ale zupełnie to było nieproporcjonalne. Dlatego podjęliśmy kroki, dobra, odmładzamy. I moi drodzy, wykonaliśmy takie oto cięcie. Z bólem serca i z bólem w ręku, bo to naprawdę ciężkie drewno do cięcia jest mokre i oporne. No i został z tego taki kołek, mam nadzieję, że przezimuje i na wiosnę odbuduje znów tą swoją koronę i będzie piękna jak zwykle. Wszystkie pomniejsze roślinki tutaj sobie wyleciały, jakaś brugmansja ma, jakieś eukomisy po to, żeby zbudować ten oto namiot wielki. Znaczy na razie konstrukcja do namiotu jest to wykonane, moi drodzy, z profili aluminiowych, z takich złączek, które są projektu mojego męża. Chodzi o to, że możemy to rozsuwać. Coś jak takie elementy do budowy rusztowań, no ale to zajmuje zdecydowanie mniej miejsca po rozłożeniu i możemy to jeszcze wysunąć. Myślę, że na przyszły rok nam starczy, bo mamy jeszcze chyba 80 cm zapasu. Przyjdzie folia, przyjdzie ogrzewanie, taką grubą bertę warto dogrzewać, no bo kurczę, no to jest gwiazda mojego ogrodu i w nią inwestuję najwięcej i bez żalu wydaję pieniądze na prąd. No dobrze, ale palma jeszcze chwilę może poczekać, chociaż straciła, jak widzicie, sporo liści. Liście usuwam, bo one i tak te, co będą dotykały do folii, zagrzybieją i na wiosnę będą do usunięcia. Liście poszły na stertę, a my zajęłyśmy się z koleżanką Anielą wykopaniem jednego bananowca, którego udało nam się dosyć mocno zniszczyć. Ci se panienka życzy, to pani se ciachnie. Wiesz, że bananów się nie obiera, nie? Wiem, że się nie obiera. Ja sobie robię łatwiejszą robotę. Nie wiem po co, najpierw go ciachnij z wysokości. Będzie może łatwiej. No jak chcesz, jak nie wiem, jaki ci wejdzie do auta. Chyba chłopak, czy ja mam duże auto odciąć? Nie masz tego takiego dużego. Wolę, żeby ci na głowę nie spadła. Ot, właśnie o tym mówiłam. Przykro może na to patrzeć, bo została tylko po nim taka dziura w ziemi. Moi drodzy, musiałyśmy go usunąć w tak bezczelny sposób. Nie dało rady tego nakręcić, już było ciemno, to widać na nagraniu, że już kamery nie dawały rady, ale my go po prostu stąd wyrwałyśmy niemalże. Zobaczcie, ta dziura wcale nie jest taka duża, dlatego że nie będę rozmontowywać sobie tutaj całego krawężnika, który pękł już pod jego naporem, żeby go ratować, ale chodziło nam o to, żeby zachować te piękne kły, więc Aniela sobie zabrała całego i będzie próbowała ratować te odrosty. Zawsze jak tych korzeni trochę tam zostało w tym dużym bananie, to szansa jest większa, ale bolało serce. Tyle, moi drodzy, zostało z tej całej mojej zabawy z Anielą. Łeb od banana, trochę liści palmy, brugmansje, papirusy, no trochę żeśmy podziałali. A ja teraz, moi drodzy, skoczę, zmienię outfit i zabieram się, moi drodzy, za wykopanie tego Maurerego i tej brugmansji, bo za 2 godziny będzie ciemno, a do końca tygodnia chcę się z tym wszystkim wyrobić. Trzymajcie się ciepło, pa!